Cześć, Paweł, Skok Sportowe, Lowe. Fantastyczny wyczyn Kamila Stocha, druga wygrana w tym sezonie reprezentanta Polski, odniósł ją podczas niedzielnego konkursu Pucharu Świata, konkursu indywidualnego, który rozgrywano na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Polak stanął na najwyższym stopniu podium, drugim miejscu Stefan Kraft i trzecia pozycja Dawid Kubacki. Dla Dawida Kubackiego jest to dziewiąte podium z rzędu, także fantastyczne rezultaty. Punktowo także Piotr Żyła, tutaj ósme miejsce, bez punktów Aleksander Zniszczoł, 35. i 44. Maciej Kot. Liderem całego cyklu Pucharu Świata pozostał Karl Geiger. Wydaje mi się, że forma Geigera nieco słabnie i pomimo tego, że jest na czele tej listy Pucharu Świata, no gdzieś można myśleć, że nie będzie w stanie utrzymać tej formy do końca sezonu. 48 punktów straty do niego traci Kraft i Kobayashi 100 punktów straty. Najwyżej sklasyfikowany z naszych jest Dawid Kubacki, czwarte miejsce. I tutaj mamy 107 punktów straty do Geigera, szósty Stoch, 357 punktów straty do liderującego Niemca. W klasyfikacji Pucharu Narodów na czwartej pozycji się znajdujemy. Prowadzą Austriacy, my do Austriaków tracimy 337 punktów. Spokojnie jest to do odrobienia, być może będziemy w stanie rywalizować nawet o triumf w Pucharze Narodów, natomiast no do tego są potrzebne równe dalekie skoki całej reprezentacji. Obecnie wygląda to tak, że mamy dobrą trójkę i gdzieś tych pozostałych zawodników niestety musimy szukać. Kamil Stoch wydaje mi się tym zwycięstwem w Zakopanem odblokuje się. Było widać to w wywiadach, które udzielał, że jest radosny i gdzieś podczas ostatnich tygodni zdecydowanie brakowało tego Stochowi. Teraz po tym wygraniu Pucharu Świata w Zakopanem Stoch uda się także do Sapporo. Miejmy nadzieję, że tam jego dobra pasta będzie, będzie utrzymana. Miejmy nadzieję także, że kolejne podium osiągnie Dawid Kubacki. Ten sezon rewelacyjny dla Kubackiego. Cóż, tyle ode mnie na teraz. Ja ze swojej strony zachęcam Was do kliknięcia łapki w górę, jeżeli się podobało, w dół, jeżeli się nie podobało. Liczę na to, że jednak się podobało i że ta łapka w górę wleci. Oprócz tego subskrybujcie kanał, aby mieć dostęp do wszystkich treści, które dla was publikuję. Cóż, kolejne zmagania Pucharu Świata, japońskie Sapporo, to już za tydzień tam oczywiście sobie zrobimy osobny materiał. Ja się z Wami teraz żegnam, trzymajcie się, na razie, pozdrawiam, hej!